Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii od lat pracuje nad projektem mającym na celu stworzenie rodziny protez serca dla dzieci. Rozwijające się dziecko, rosnące dziecko z wadą serca czy z jakąś chorobą serca jest cały czas w okresie wzrostu mięśnia sercowego, wzrostu budowy tego mięśnia. W związku z czym tam jest szansa naprawdę na to, że jak mu pomożemy przez chwilę, a lekarze wiedzą jak wyleczyć chorobę, to że uda się doprowadzić to serce do normalnej pracy u dorosłego człowieka. Proces badawczy jest procesem kosztownym, wymagającym znacznych nakładów finansowych. Jednym ze sposobów na pozyskanie środków na badania i wdrożenie projektu jest zaangażowanie znakomitej polskiej sportsmenki Iwony Guzowskiej jako ambasadorki fundacji. Moja rola jako ambasadora fundacji przede wszystkim będzie miała na celu przybliżenie jej działalności i namawianie, zachęcanie ludzi do tego, żeby część 1% ze swoich podatków przekazali właśnie na działania tej fundacji, na rozwój kardiochirurgii, po to, żeby ci ludzie, którzy mają problem z sercem, którzy zmagają się z tym, jak pomóc swoim dzieciaczkom, którym te małe serduszka czasami nie domagają, nie mieli chwili wahania i wiedzieli, dokąd się udać. Że jest takie miejsce, że jest na Śląsku miejsce, w którym może takie serce powstać. Proces projektowania i wdrażania protezy jest niezwykle skomplikowany i czasochłonny. My musimy najpierw koncepcyjnie zaprojektować ją, potem to wszystko przeliczyć, głównie w symulacjach numerycznych, żeby sprawdzić, w jaki sposób będzie pracowała, w jaki sposób krew będzie przepływała. Jak zrobimy te wszystkie rzeczy inżynierskie, numeryczne, to potem budujemy prototyp, mamy kształt, mamy konstrukcję prototypu, budujemy prototyp i znowu wracamy tym razem do laboratoriów, gdzie na modelach, już na prototypach fizycznych możemy taką protezę w warunkach laboratoryjnych przetestować. Na płynach, ale potem też na krwi zwierzęcej i ludzkiej, żeby ocenić jej własności pracy z krwią. Ostatnią fazą badań przed pierwszym szczepieniem to są badania doświadczalne na zwierzętach, których nie można pominąć, dlatego że długoterminowej pracy na krwi w laboratorium nie mamy możliwości zasymulować. W związku z czym trzeba niestety wykonać badania doświadczalne na zwierzętach, w których ostatecznie potwierdzamy, że ona spełnia wymagania funkcjonalne, tak jak powinna działać, ale przy okazji, że również jest bezpieczna i działa w sposób nieniszczący dla krwi, nie tylko wspomagający serce, ale nie oddziaływująco negatywnie w żadnym innym aspekcie swojej pracy na pozostałe komórki i tkanki naszego ciała i że w ogóle funkcjonalnie można z nią pracować. To jest taki kompleks naprawdę bardzo dużej liczby aspektów, rzeczy, które trzeba sprawdzić, biozgodność, ergonomię. Jesteśmy teraz na etapie przygotowywania tych protez do tej najważniejszej fazy, czyli właśnie wprowadzenia produkcji, wytworzenia już takiej wersji klinicznej, którą będziemy mogli z uwagami lekarzy po wnioskach na zwierzętach przygotować do pierwszych szczepień, że za chwilę będziemy rzeczywiście w stanie to osiągnąć i temu poświęcamy naszą pracę. W przyspieszeniu osiągnięcia tego celu ma pomóc spot reklamowy z udziałem Iwony Guzowskiej. Wielokrotna mistrzyni w boksie i kickboxingu wciela się w trenerkę 8-letniej Poli, pokazując dziewczynce, jak walczyć z przeciwnościami nie tylko na ringu. Do rozpoczęcia produkcji sztucznego serca przeznaczonego dla dzieci potrzeba jeszcze około 7 milionów złotych.